kapituła konkursu pracuje najpierw na materiale nadesłanych przez instytucje typujące rolników. Instytucje to są przede wszystkim ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, agencja nieruchomości rolnych. Instytucje zgłaszające poszczególne gospodarstwa wypełniają specjalnie do tego celu przeznaczone ankiety. I kapituła konkursu w pierwszym etapie pracuje na podstawie tych materiałów nadesłanych i wybiera finalistów konkursu. W tym roku w finale konkursu znalazło się 25 gospodarstw. Kapituła konkursu wizytowała gospodarstwa zgłoszone do konkursu i te gospodarstwa, które znalazły się w finale. Jest to bardzo ważne, bo to wyróżnia nasz konkurs od innych, a poza tym zależy nam na tym, aby na własne oczy zobaczyć to, co faktycznie wyróżnia te gospodarstwa spośród innych w danym regionie. Po zwizytowaniu gospodarstw wybraliśmy 10 laureatów, a więc tych rolników, którym nadajemy tytuł Rolnik Farmer Roku. Nie było to łatwe zadanie oczywiście. Kapituła ściera się między sobą przez parę dni, ale rezultat jest i mamy nadzieję, że ci, którzy nie dostaną dzisiaj złotego jabłka, to otrzymają te złote jabłko, będą się dalej starać w następnych edycjach konkursu. Kapituła przede wszystkim ocenia efekty gospodarowania poprzez wydajność, plonowanie, stosowane techniki, technologie produkcji. Oczywiście nie bez znaczenia są również działania na rzecz ochrony środowiska, na rzecz w ogóle rozwoju obszarów wiejskich, a także tworzenie nowych miejsc pracy, otwarcie na rynek. No i analizujemy rozwój gospodarstw. Ten rozwój jest bardzo widoczny. W ostatnich latach, tu można tak podkreślić, że cieszy nas to, że ostatnie dwa lata rolnicy bardzo nastawiają się na zdobywanie coraz to więcej rynków światowych. Już nie mówimy o europejskich, ale o światowych i dbają wyjątkowo o jakość produkcji, bo techniki, technologie produkcji już mamy ten etap za sobą. Przede wszystkim chciałabym tutaj również podkreślić, że celem naszego konkursu jest przede wszystkim promowanie tych gospodarstw, pokazywanie przykładów dobrego gospodarowania. I to, co łączy wszystkich finalistów konkursu, wszystkich rolników, którzy starają się w ogóle o tytuł Rolnik Farmer Roku, to przede wszystkim przedsiębiorczość, zaradność, gospodarność, a także trudna, ciężka praca. I to trzeba przede wszystkim docenić. W imieniu całej kapituły konkursu swoim własnym i w imieniu prezesa, a także współorganizatora konkursu, którym jest Agencja Nieruchomości Rolnych, chciałabym pogratulować wszystkim zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu i podziękować za to, że chcieliście rywalizować o ten tytuł, że przyjmowaliście, poświęciliście czas, żeby nas przyjąć w swoich gospodarstwach, za tą gościnność, za te piękne, wzorowe gospodarstwa. Ja się wzruszam zaraz. Także przepraszam bardzo, bo takie serdeczne przyjęcie było w tym. Zresztą widać to na zdjęciach. I naprawdę jeszcze raz gratuluję, a tych zwycięzców za chwilę Państwo poznacie i zobaczymy tutaj na podium. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz nic, tylko trzeba by się zapowietrzyć, drodzy Państwo, i powiedzieć, no to już za chwilę, za chwilę, za chwilę, ale my zrobimy trochę przewrotnie. Ci z Państwa, którzy na tej gali już byli, wiedzą, że trochę musimy zamieszać. Zatem, zanim ten wyrok ogłosimy, gość, o którym wiem chyba tylko tyle,